Kacper, dzisiaj jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Ty lubisz takie dni tutaj, jak się bawicie w ogrodzie i jesteście wszyscy razem? Tak, lubię właśnie, czekałem już od 2 tygodni na ten dzień, lubię po prostu takie dni. Szkoła i przedszkole specjalne Promyk 5 maja stały się stolicą tolerancji, akceptacji, uśmiechu i wielu pozytywnych emocji. Przygotowałyśmy różne zabawy sportowe i te zabawy integrujące, żeby pokazać, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są tak samo ważne jak dzieci, które są w normie. Mamy puzzle kolorowe, edukacyjne, mamy zabawy sportowe, będzie też dmuchaniec, dużo zabaw, gier. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zapoczątkowany został we Francji. Bardzo szybko zyskał również popularność wśród polskiego społeczeństwa. Kolorem dominującym tego dnia jest pomarańczowy. W ostrowieckim Promyku było również kolorowo. To spotkanie miało nie tylko zintegrować społeczność szkolną. Czy chcemy przypominać społeczeństwu, uświadamiać o tym, że są wśród nas również osoby z niepełnosprawnością intelektualną, że te osoby też potrafią zrobić rzeczy wielkie, ale oczywiście potrzebują wsparcia i to wsparcie u nas w Promyku otrzymują. Tak? Tu chodzi o wsparcie psychologiczne, psychiczne, ale również wsparcie w zakresie edukacji, w zakresie opieki zdrowotnej. Właśnie dzięki takim inicjatywom wzrasta świadomość społeczeństwa. Myślę, że jeszcze dużo rzeczy jest do powiedzenia, do pokazania, żeby ta świadomość jednak była coraz większa. No i żeby też nikt nie traktował osób z niepełnosprawnością intelektualną w inny sposób niż my byśmy sami chcieli się traktować, tolerować. Razem można więcej i warto zadbać o to, aby Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną trwał cały rok.